mogę powiedzieć, że jestem tego żywym przykładem, bo też byłam na początku w dziale rozwoju projektów jako stażystka, a teraz już jestem normalnie na umowę o pracę. Zainteresowanych, jak widać, nie brakuje. Targi pracy to najlepsza okazja, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, a nawet złożyć dokumenty aplikacyjne. Na razie zbieram informacje głównie pod kątem planowanych praktyk na okres wakacyjny. Jest tego na razie tak dużo, że zbieram, potem na spokojnie będę to czytać i... No i mam nadzieję, że coś uda się znaleźć. Na przykład Volkswagen z Poznania, który organizuje praktyki 10-tygodniowe. Są to praktyki płatne, które są tak naprawdę... przekonują do tego, aby odbyć je właśnie u nich. 12. już edycja targów zgromadziła ponad 60 potencjalnych szefów. Wtedy pierwsze 3 miesiące. Kuszą m.in. służby mundurowe, gdzie o jedno miejsce pracy ubiega się nawet 20 chętnych. Jest równoważnik mundurowy, do tego jest jeszcze 13. pensja i określona ilość urlopu. Nie jest to coś takiego jak tak zwane umowy śmieciowe. O tak zwanych umowach śmieciowych nie ma tu mowy. Lwia część stanowisk zajmują firmy z zagranicznym kapitałem, jasno wytyczoną ścieżką kariery i europejskimi standardami pracy. Taka działalność socjalna też, zdrowotna, czyli basen, jakieś elektroterapie dla pracowników, dni dziecka, mikołajki. Także dużo też takich rzeczy, które budują atmosferę i powodują, że chce się u nas pracować. Wystawcy to przedstawiciele firm z naszego regionu, jak na przykład nowosolska Gedia, która zatrudnia 1300 osób. Żeby zasilić szeregi pracowników, najistotniejsze są tak zwane umiejętności miękkie. Jeżeli ktoś ma spolegliwy, współpracujący charakter, ma motywację do pracy, to z takimi ludźmi najchętniej współpracujemy. Oczywiście najbardziej serce nam bije do absolwentów, jeżeli mówimy o uczelniach mechaniki budowy maszyn. Ale targi to szansa nie tylko dla ścisłowców. Pracodawcy coraz częściej stawiają na potencjał i umiejętności i wierzą, że samej specyfiki pracy można się nauczyć. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku ci, którzy przespali, podchodźcie. Przy stoiskach są ludzie, którzy po prostu czekają na was i są tu po to, żeby wam tą pracę, praktykę czy staż zaoferować. A jest w czym wybierać, bo od początku trwania imprezy w targach wzięło udział już blisko 360 wystawców.